nigdy tego nie zrobię. Nie, Pietusie, to ostra. Uderz, nie bój się. Jest już tak wyczerpany, że nic nie poczuję. Zobaczysz, nawet nie krzyknie. Mankusie, błagam, błagam. Co wybierasz? Tego Żyda i własną śmierć, czy Czech i słabę? Do góry z nim. Przepraszam, proszę, wybacz, wybacz. Panie, wspomnij na mnie, kiedy będziesz już w raju. Zaprawdę, powiadam tobie, dziś ze mną będzie w raju. Stojąc dzisiaj u stóp krzyża i podążając za nim, pragniemy skupić się na tym, co w krzyżu Chrystusa jest jedyne i niepowtarzalne. Zwróćmy się zatem do Niego. Chryste wywyższony, miłości ukrzyżowana, napełnij nasze serca swoją miłością, abyśmy w Twoim krzyżu rozpoznali znak naszego odkupienia i przyciągnięci do Twych ran, żyli i umierali z Tobą, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Który się za nas cierpiał na mnie, umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek, kryjąca dostęp do miejsca Najświętszego. Chrystus przybity do krzyża. Obezwładniony w tej straszliwej pozycji wzywa Ojca. Wszystkie te wezwania świadczą, że stanowi jedno z Nim. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto najwyższe, oto szczytowe działania Syna w zjednoczeniu z Ojcem. Tak, w zjednoczeniu. Właśnie wówczas wołał: Eli, Eli, lama sabachthani. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich podbiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem. Włożył na trzcinę i dawał mu pić. Lecz inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Eli! Lama sabachthani!
Boży. Co on mówi? A jeszcze on rzeczywiście był Synem Bożym? Która? A te znaki? Jakie znaki? Nie było żadnych znaków. To tylko zawirowania pogody. Zawirowania pogody? Ty chyba sam w to nie wierzysz, co mówisz. Syn Boży, a jak on rzeczywiście nim był? Zwróćmy się do Jezusa, który oddał swoje życie za innych, aby kiedyś i po naszej śmierci wyszedł nowy dzień. Jezu, daj życie wieczne wszystkim zmarłym. Jezu, daj nam ducha wdzięczności za to, że oddałeś Twoje życie za nas. Prosimy Cię, Panie, o ducha nawrócenia i o przebaczenie tych wszystkich momentów, w którym zwątpiliśmy, że Ty, Jezu Chryste, jesteś Zbawicielem wszystkich ludzi. Staw się i za mną, Matko Miłosierdzia. Pomnij na mnie, gdy w mej agonii będę polecać Ojcu swego ducha. Którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Z woli Chrystusa Maryja staje się matką całego Kościoła, a my, jej dzieci, otrzymujemy polecenie, by przyjąć ją jako naszą matkę. Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać.
Józef zdjął z krzyża ciało, owinął je w płótno i oddał jego matce. Mankusie, co myśmy zrobili? Patrz, jak on wygląda. To wrak człowieka, to nie człowiek. A jego matka? Patrz. Krew już zaschła. Wszystkie rany widać, jak cięcia na ciebie. I jeszcze ten przebity bok. Tytusie, co myśmy zrobili? Malkusie! Dokąd idziesz? Malkusie, no gdzie idziesz? Co myśmy zrobili? Kiedy ciało Jezusa zostaje zdjęte z krzyża i złożone w ramionach Matki, wówczas staje nam znów przed oczyma ta chwila, w której Maryja przyjęła pozdrowienie anioła Gabriela. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida, a jego panowaniu nie będzie końca. Maryja powiedziała tylko: niech mi się stanie według Twego słowa, jakby już wtedy chciała wyrazić to, co teraz przeżywa. Chrystus umiera, krzyżowany codziennie przez ludzi, którzy usuwają Boga ze swojego życia. Tak żyją, jakby Go wcale nie było. Chrystus umiera. Umiera wśród kłótni, nienawiści, znieczulicy, wśród nieuczciwości, egoizmu i obojętności. Pan Jezus umarł naprawdę. I zrobiło się wtedy tak ciemno, jakby cały świat płakał. Jesus Christ, see.